Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie obchodzi 20-lecie istnienia. Ja rozmawiam z panią dyrektor Beatą Kisielewską-Kleszczyńską. Chciałbym, aby nasza rozmowa miała przebieg mniej oficjalny, a bardziej taki osobisty. Powiedzmy, jaki jest dzień dzisiejszy w tej szkole, w tej placówce, nawiasem mówiąc, bardzo przytulnej? No dzisiaj dzień uroczysty i taki odświętny, na który pracowaliśmy 20 lat. I taki, w którym widać zaangażowanie dzieci i taka ogromna duma mnie dzisiaj odpiera z nich, bo kiedy zawsze na nich narzekamy, to dzisiaj sobie obiecałam, że się będę chciała ponarzekać, to sobie przypomnę, jak siedziałam w doku i patrzyłam z dumą na nich, jak się sprężali. I to było takie podsumowanie tego, że warto wierzyć w dzieci i w pomysły i jeśli nawet gdzieś chcemy sobie na nich ponarzekać, to tylko dlatego, żeby jak najlepiej wypadli i żebyśmy z nich byli dumni. A jeżeli państwo narzekacie, to jakie są powody tych narzekań? Wie pan, tak jak każdy nauczyciel, jak dziecko daje trochę, to my chcemy więcej. A jak daje więcej, chcemy jeszcze więcej. Chcemy te ich talenty po prostu wyciągnąć. A to jest tak, że czasem pracują przez miesiąc tak, jakbyśmy życzyli cały rok. Bo zawsze odkładają na ostatnią chwilkę, jak każdy, że próbują wykorzystać nasze małe słabości, takie nauczycielskie. No ale myślę, że po to jesteśmy, żeby oni z nas wyciągnęli jak najwięcej i my od nich również. Także są typowymi dziećmi, nastolatkami tego wieku, z tymi wszystkimi swoimi cechami i przypadłościami, jakie ma nastolatek. Pewnie tak jak w każdej szkole uczą się u was prymusi czy prymuski, bo to najczęściej są dziewczęta, chociaż nie zawsze. Ale też pewnie się uczą uczniowie, którzy są zdolni, ale tak jak pani mówi, wszystko na ostatnią chwilę odwlekają. Z którymi się łatwiej pracuje? Którzy z nich są wdzięczniejszym takim elementem nauczania? Oj, tak. Tych, którzy osiągają sukcesy, widać na forum, chwalimy się nimi. W tym roku to są finaliści konkursów wojewódzkich z geografii, to jest Emilia Sługocka, z historii Paweł Węgliński, ale dwukrotny laureat na przykład z informatyki to Mateusz Bartosiak. I tych konkursów jest tak wiele zaangażowanych. I rzeczywiście jest grupa osób, które chce we wszystkim uczestniczyć. Ale są tacy, którzy właśnie także o te swoje dwójki, o te swoje trójki muszą zawalczyć. I powiem panu, czasami ich wdzięczność jest większa niż tych, którzy zdobywają, chociaż nie narzekamy. Po latach to oni nas najbardziej pamiętają. Pamięta pani i wspomina mnie, albo pamięta pani to moją 3+. I to jest po prostu bardzo miłe, to, że my ich ciśniemy, kiedy oni kończą szkołę, nie odbierają tego na przykład, że byliśmy przeciwko nim. Jak dorastają i dojrzewają, odbierają to zupełnie inaczej. Pracuje się fajnie z nimi, ale tak jak każda szkoła, to jest takie, jest nerwy, wystawienie ocen, nam zależy, im zależy, my pytamy czemu tak późno, ale wszystko się w miarę układa, także jest dobrze. Jest taki mechanizm w ludzkiej psychice, taka jest natura człowieka, że wiem to z doświadczenia, że uczniowie po latach oczywiście, pani uczniowie, ci obecni jeszcze tego nie wiedzą, kiedyś to zrozumiał, ci uczniowie najlepiej wspominają i czasami nawet ze wzruszeniem tych nauczycieli, którzy im dali, tak mówiąc kolokwialnie, w kość. I to też działa, wiem, że w drugą stronę, że nauczyciele po latach najbardziej zapadają im w pamięć ci uczniowie, którzy być może byli krnąbrni, być może byli czasami leniwi, ale jakoś się w tą pamięć udało im wryć. Ale tak jest. Najtrudniejszym przedmiotem i wymagającym największej pracy jest u nas chemia. Ale jak pan zapyta, to wszyscy kochają panią profesor Schiller od chemii, ponieważ ona potrafi powiedzieć im, co o nich myśli i to czasem dosadnie, ale oni wiedzą po prostu, że ona dla nich zrobi wszystko i że jest szczera w tym po prostu, co robi i to jest takie dla nich najcenniejsze. A w jaki sposób w kość? Tak jest, że się zapamiętuje tych uczniów nieprzeciętnych w każdym wydaniu, czyli tych najlepszych i tych, którzy na przykład stwarzają kłopoty wychowawcze. Ale potem tak dumnie, kiedy stoi dorosły, przystojny mężczyzna, kiedy był dzieckiem, 14-latkiem i wtedy mówi, mam rodzinę, mam dzieci, pozdrawiam panią serdecznie, albo mówi do syna, to moja pani od matematyki. To wtedy po prostu wzruszam się kompletnie i to jest takie, że wtedy warto być nauczycielem, nie tylko dyrektorem. Satysfakcja i wtedy naprawdę warto być pedagogiem. Myśmy jadąc do państwa z kamerą wiedzieli, że macie uzdolnioną młodzież, uzdolnioną w różnych kierunkach, ale nie sądziliśmy, że macie tak aktorsko uzdolnioną młodzież, dlatego że to przedstawienie było naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Wymagało dużo pracy, ale powiem panu, że porywaliśmy się, nie porywaliśmy się na to, tylko wiedzieliśmy, ponieważ nasze dzieci w przestawieniach ekologicznych, w przestawieniach na dzień nauczyciela uczestniczą, są chętni do tych przedstawień, które są. Wiedzieliśmy, że jest materiał i chęć dzieci. Pan, który napisał nam przedstawienie, pan Leszek Bazyliński, jest nauczycielem języka polskiego w Szczecinie i też mówił, że zawsze pisze dla swoich dzieci, więc je zna. Inaczej mu się pisało po raz pierwszy dla osób, które nie zna. I mówi do nas, to już teraz musicie dopasować te role do charakterów, które dzieci są. Oni wczoraj kończyli ostatnią próbę 22:30, a ci rano byli o 8:00, bo stwierdzili, że jeszcze coś niedoskonale robią, coś im nie wychodzi. Więc powiem panu, że nigdy bym nie pomyślała, że bez musu będą tak chcieli próbować dwa razy na przykład dziennie i z taką radością. A gdyby pan zapytał panią od Polskiego, powiedziała mi rzecz ważną, że to przedstawienie ma też taką wartość dla nich, ponieważ się tak zżyli licealiści z gimnazjalistami, różne klasy, że warto na nich patrzeć po prostu jako grupę. Jako grupę, jako nastolatkowie, którzy się wspierają, pomagają. To też fajne. To było przedstawienie, które na pewno zapadnie w pamięć osobom, które tam były, siedziały na widowni. My często obsługujemy różnego rodzaju uroczystości i szczerze mówiąc najczęściej tego typu przedstawienia, które dotyczą osoby patrona, kimkolwiek on by nie był, one na ogół są dosyć sztampowe. One na ogół są takie robione z pozycji, jakby to nazwać, na kolanach. To... Tak, laurka taka. Hagiografia i to no, na ogół bywa nudne. Natomiast to przedstawienie waszych uczniów się rzeczywiście wyróżniało, bo ono, ja słyszałem, siedziałem w pierwszym rzędzie, słyszałem reakcję osób z tyłu. Ono rzeczywiście tak, ludzie się śmiali, ono rzeczywiście zainteresowało właśnie odbiorców, co się rzadko zdarza na takich uroczystościach, dlatego że było no, i dowcipne, i było przy okazji też pouczające, no bo ja mimo, iż wiedziałem o Ignacym Łukasiewiczu, coś tam wiedziałem, jak każdy człowiek wykształcony, ale dowiedziałem się paru rzeczy dzięki temu przedstawieniu. To właśnie na tym polega rzecz, żeby zainteresować postacią Łukasiewicza i żeby to nie było takie właśnie, chcieliśmy coś nietypowego. Udało nam się i powiem państwu, że teraz po rozmowie z przedstawicielami właśnie władz PGNiG i tak dalej, tak im się to podobało, że pierwsze pytali właśnie o nagranie tego przedstawienia, o to właśnie, że zamierzają nagrodzić dzieci i zabrać ich na wyjazd do Bóbrki, do Muzeum Łukasiewicza i stwierdzi, że tak czują Łukasiewicza, że muszą zostać nagrodzeni. Mam nadzieję, że docenią właśnie ten prezent, który otrzymali. Wiemy już, co za państwem, to jest 20-lecie. Wiemy też, jakie macie plany w sensie na przykład renowacji tego budynku. Wiemy o tym, ponieważ też produkowaliśmy ten film, który był wyświetlany. Ale zapytam o plany na przyszłość. Jak pani widzi przyszłość tej placówki? No jak dyrektor oświetlaną, prawda? Nie, znaczy bardzo nam zależy na tej przyszłości, ponieważ to imię to też ma być taki rodzaj tożsamości. Byliśmy jedyną szkołą bez imienia. Też trudno dzieci przekonać do osoby, żeby się, do postaci, z którą by się utożsamiali. I myślę, że na tyle mamy zainteresowanie, że rozwijają się bardziej gimnazjum niż liceum. Coraz więcej mamy chętnych do gimnazjum, otwieramy dwa oddziały, ponieważ rodzice wiedzą, że ten wiek dorastania, dojrzewania inaczej przechodzi się w małej szkole, gdzie dzieci są pod opieką, a inaczej w 300-osobowej szkole, gdzie są anonimowi, nie mają takiej tożsamości. I tu się po prostu sprawdza, 2/3 w szkole mamy chłopców. To też świadczy o tym, że rodzice wiedzą, że w tym wieku chłopiec potrzebuje takiej większej opieki. No i zamierzamy sławić imię Łukasiewicza, bo myślę, że to jest dopiero początek. I dzieci będą tutaj występować w imieniu Łukasiewicza, ale też będziemy chcieli, żeby szkoły sąsiednie poznały patrona. No i mamy obiecane właśnie współpracę i konkursy i współpracę ze szkołami imieniu Łukasiewicza. Jest ich niewiele tutaj w okolicy, ale będziemy w jakiś sposób zacieśniać więzi.